Za nami pierwszy odcinek nowego programu TVN Iron Majdan. Temat skomentuje dla nas połowa telewizyjnego duetu Rozenek Majdan, Radosław Majdan. Dzień dobry. Ten wywiad po polsku będzie, prawda? Bo ja to po angielsku tak very nice, хорошо, guten tag. Sorry. Wywiad będzie po polsku. Nie, przestraszyłem się, jak zobaczyłem nazwę Weekend Update. Weekend Update. No tak, tak, powiedziałem. Wszędzie mnie ten angielski prześladuje. Przed chwilą pani powiedziała mi, że mi zrobi make-up na backstage'u. Make-up na backstage'u. No, tak powiedziałem. A wiesz, co w ogóle znaczy Iron Maidan? I don't know. Pierwsze pytanie, dlaczego bez Gosi? A, mamy ciche dni. Przykro mi. Nie, no właśnie nie. Jest super. Ostatnie 3 miesiące byliśmy razem 24 godziny na dobę i powiem ci, że tak naprawdę to był największy szelen, nie? Challenge? No tak powiedziałem. Gosia jest kobietą idealną, jest miłością mojego życia, ale ciągle jepe, wiesz, non stop, od Las Vegas przez Kambodżę aż do Syberii bywały momenty, że ona mnie kurwa kopała. Trzy razy, nie? Ona, wiesz, odruchowo machnęła ręką, tam mnie trafiła, kurwa, wiesz, ja przyaktorzyłem coś, kurwa. A, nie, przepraszam, nie wiedziałem, że to jest na żywo. No, no jest nazwa programu, to Saturday Night Live. No ale i co? Live to znaczy na żywo. A, no, racja, logiczny. Saturday Night Live. A kiedy to leci? Soboty przeważnie. Wszyscy zastanawiają się, jakie były najtrudniejsze zadania podczas Iron Maidan. Możesz nam zdradzić? Był to na pewno szelend w Kambodży. Mieliśmy do wyboru albo Gosia pokaże swój dowód osobisty, albo ja będę kopany przez minutę w krocze przez miejscowego szamana. Ale ustaliliśmy z Gosią, że dwójka dzieci wystarczy. Mówi się, że wasz program jest najdroższym w historii stacji. 1 000 000 złotych za odcinek. Na co poszły te miliony? I don't know. Dziękujemy, naszym gościem był dziś Radek Iron Maidan.